Stanisław Dziwisz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Panu proszę o zdjęcie Antoni Wołkę. W owym czasie wyszło rozporządzenie cara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas wielkorządcą Syrii i Kwirynii. Brali się więc wszyscy, aby się dać zapisać każdy do swego miasta. Udał się też także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Tam przybywali, nadszedł do Maryi czas nawiązania. Porodziła swego jednorodzonego syna. Objęła pieluszki i położyła w żłobie. W samej okolicy przybywali w polu pasterze, straż nocną na północ. Zanim anioł pański, chwała pańska zewsząd ich oświeciła. Tak, że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł powiedział, nie bójcie się, to przesunę wam radość wielką. W liście Dawida narodził się Zbawiciel, który nie ma, a to będzie nagrodą dla was. Znajdziecie niemowlę, owinięte w pieszczu, leżące w żołobie. I nagle przyłączyła mnie słowami. Chwała Bogu na wysokości, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Właściwie to się Marek zaprasza zapisać. Ja się tutaj, żeby dokonać uroczystego zapalenia lampy na miejsce. Ksiądz kardynał, który na nie czy pierwsze wspólne proszę powiedzieć, pierwszy raz zapalił.